Dodatkowym elementem, który szczerze powiedziawszy jest oferowany wyłącznie przez nas jako standard, to jest kwestia kształtowania, nazwijmy to, łącznika pomiędzy kierownicą a fotelem. Nie jest tajemnicą, że ponad 90% wypadków powodowanych na drodze spowodowanych jest przez ludzi. To nie są systemy, to są ludzie. I to nie wynika ze złej woli, tylko właśnie z dekoncentracji lub z braku wyszkolenia. Dlatego też, aby lepiej zrozumieć funkcjonowanie samochodu, a także podnosić własne kwalifikacje, oferujemy dla wszystkich samochodów, które mają system EyeSight, także szkolenie w Szkole Jazdy Subaru. Szkolenie jest dla klienta bezpłatne. Uważamy, że dopiero całość, czyli zaznajomienie się z techniką samochodu, zrozumienie, jak ten samochód działa, a także informacja, jak to będzie funkcjonowało w różnych warunkach drogowych, ale także co systemy mogą, a czego nie mogą. Albowiem nie jest tak, że jeżeli mamy chociażby znany wszystkim system ABS, to że w każdych warunkach samochód się zatrzyma. Nie. To też trzeba zrozumieć, w jakich warunkach, jak to działa. Ale prawdą też jest, że badania wykazały, że ponad, uwaga, 90% kierowców nie potrafi hamować. Nawet mając te systemy, o których mówiliśmy, przy prędkościach nieco wyższych niż 50 km na godzinę, nie jest w stanie, nie fizycznie, psychicznie, wcisnąć hamulca tak, aby system ABS zadziałał. Tego też uczymy, albowiem bezpieczeństwo, niezależnie od tego, co samochód może zaoferować, rodzi się w głowie.